Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was informację odnośnie dwóch nowych serwerów. Dokładnie tak, dwa nowe serwery wystartują jednego dnia i będzie to serwer europejski 14 oraz pierwszy serwer amerykański. Wreszcie Shakes and Fidget otwiera się na nowe kontynenty, no i głównie nas tutaj interesuje ten serwer amerykański, ale zaraz sobie do wszystkiego przejdziemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać w komentarzu, czy będziecie grać na serwerze amerykańskim, czy może na EU14, czyli europejskim. No i jaką klasą postaci i jakie są ogólnie wasze plany. Chętnie sobie poczytam. Dobrze, zanim przejdę do moich planów, które okazało się są dość ciekawe, myślę, niespodziewane nawet dla mnie, no to mimo wszystko na wstępie chciałbym was oczywiście zaprosić do kupowania grzybków z moim kodem. Dlatego, że po pierwsze serwery startują za tydzień w piątek. Za tydzień w piątek będzie to chyba dokładnie 9 sierpnia. 9 sierpnia, czyli za tydzień w piątek o godzinie 16:00 zarówno amerykański świat EM1, jak i EU14 otworzą swoje bramy i będzie to godzina 16:00. Ale prerejestracja startuje już jutro. Już jutro prawdopodobnie o godzinie 10:00, tak jak zwykle, wystartuje prerejestracja na oba te serwery. Co za tym idzie, będzie oczywiście trwała już promocja na szybki 20% tylko na te nowe serwery, bo zawsze tak to jest, że przez cały tydzień jakby trwania prerejestracji ta promocja na grzyby 20% jest aktywna, no i już będzie można korzystać ze strony home.syfigame.net do kupowania właśnie grzybów, pakietów startowych i tak dalej, i tak dalej. Do czego was gorąco zachęcam, przypominam, że ja co miesiąc robię specjalnie dla was giveaway'e z okazji tego, że po prostu używacie mojego kodu twórcy na tej stronie, tutaj macie wszystko napisane, stronka to jest tak jak mówię home.syfigame.net, no i creator code, czyli po prostu kod twórcy, to jest neutral, mój nickname, i jak wybieracie jakiś pakiet, może to być pakiet startowy, mogą to być grzyby, może to być cokolwiek, to po prostu tam macie do rozwinięcia pole kod twórcy. Rozwijacie, wpisujecie neutral, macie na zielono twórca znaleziony albo creator found, no i przechodzi do płatności i możecie normalnie to kupić. Ja dzięki temu, że wpisujecie mój kod twórcy, dostaję 5% z tego, co wy zapłacicie, więc jak kupicie pakiet powiedzmy za 100 zł, to ja dostaję z tego 5 zł. No i możecie do mnie wysyłać screeny na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie tylko się da, żeby po prostu brać udział w tych comiesięcznych giveawayach. Giveawaye już są tak naprawdę od 1,5 roku, co miesiąc regularnie, w ramach wdzięczności za to, że mnie wspieracie. Ja staram się wam jakoś odwdzięczyć i po prostu co miesiąc giveawaye, czy to na grzybki, czy to na paysafe cardy, to już w zależności co sobie zwycięzca wybierze, organizuję. No i mówię o tym dlatego, że właśnie jutro o godzinie 10:00 startuje prerejestracja, tak samo na europejski świat, tak samo na amerykański i już pewnie będzie można z tej strony korzystać. Na pewno będzie już po prostu można te grzybki kupować, no i oczywiście jak już będziecie mieli swoją postać założoną w trakcie trwania prerejestracji, to sobie na nią wchodzicie, będziecie mieli pewnie odliczanie do tego serwera, natomiast to nie przeszkadza, należy wejść tutaj w ustawienia w lewym dolnym rogu, zakładka postać, no i tam macie swoje ID postaci. To ID postaci kopiujecie, wklejacie je właśnie na tą stronę home.syfigame.net, no i już logujecie się, jesteście zalogowani do tej nowej postaci i już tam możecie kupić właśnie pakiet startowy, grzybki i wszystko, czego tylko potrzebujecie. Dziękuję wam za wszelkie zakupy z kodzikiem neutral i pamiętajcie o wysyłaniu tych screenów, bo Anusz się szczęście uśmiechnie i to wy właśnie wygracie te grzybki albo paysafe carda. Dziękuję wam pięknie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że no właśnie ta prerejestracja startuje już jutro o 10:00, no ale druga sprawa jest taka, że startują dwa serwery w jednym czasie, jak mamy tutaj zresztą napisane. Jest to świat AM1, czyli amerykański, i EU14. Co ja o tym sądzę? No powiem wam tak, EU14 jak dla mnie serwer, który ja osobiście ewentualnie pograłbym tam pierwszy weekend, ale generalnie serwer do skipnięcia. Raczej na dłużej na pewno tam nie będę grał, bo szykuję się na EU15. EU15 to jest taki kolejny serwer, na którym będę grał na tryhardzie, robił nową postać, robił z tego serię na YouTube, nagrywam wam dużo odcinków, na streamach grał i tak dalej, nie? Więc EU15 to jest kolejny serwer, ale tak w sumie w ostatnich dniach pomyślałem, że teraz wróciłem z wakacji, mam dużo czasu, już siedzę tak naprawdę niemalże non-stop w domu z małymi wyjątkami, więc dlaczego by kurczę nie ruszyć na świat amerykański, nie? Amerykański świat pierwszy, z tego co wiem dużo osób się na niego szykuje, nie wiem czy jest sens obecnie robić serwer amerykański, w sensie serwery europejskie powstały w takim zamyśle, żeby docelowo robić serwery na inne kontynenty, czyli właśnie mamy Europę, no bo
bo jakby głównie gracze Shakesa są z Europy, ale właśnie teraz powstaje Ameryka, może będzie, nie wiem, no ludzie się śmieją, że serwery afrykańskie, nie wiem czemu się śmieją, no ale się śmieją, no generalnie wszystkie kontynenty, nie? No i nie wiem, czy jest sens tworzenia takiego serwera amerykańskiego z racji tego, że nie wiem, jak wygląda promocja tej gry właśnie w Ameryce, czy zatrudnili jakichś, nie wiem, większych twórców, czy może jacyś influencerzy właśnie, czy jacyś streamerzy są zatrudnieni amerykańscy, żeby po prostu tą gierkę pokazać szerszemu gronu graczy i żeby jakąś promocję zrobić, może jakieś reklamy wykupili, no nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie na ten moment w sumie głównie na ten serwer amerykański szykują się Europejczycy. Nawet do mnie na streama dużo osób przychodzi i mówią, że będą grać na tym amerykańskim, że jest to pierwszy serwer nowy, nowy kontynent, więc czemu nie? No i ja sobie pomyślałem, że faktycznie, czemu by nie zagrać, czemu by nie zrobić serii, czemu by nie zrobić właśnie kolejnej postaci na tryhardzie, skoro mam teraz dużo czasu i dostarczyć wam fajny content. No bo DEU 15 pewnie jeszcze z półtorej miesiąca co najmniej będziemy musieli czekać w zasadzie na EU15. No i tak, i powiem wam szczerze, że tak jak oczywiście ja jestem twórcą z Europy, więc jestem podpięty pod serwer europejski, raczej tutaj głównie jestem podpięty powiedzmy pod Europę i pod ten EU14, ale jeszcze sam się muszę dowiedzieć, bo jest kilka niewiadomych. Po pierwsze, jaka strefa czasowa będzie na serwerze amerykańskim? Najprawdopodobniej będzie to strefa czasowa 6 godzin tak jakby do tyłu, czyli jak u nas w Polsce jest 6 rano, to ten serwer amerykański, tam będzie północ i wtedy będzie reset, czyli o tym trzeba będzie pamiętać, że po prostu ten reset będzie w innym czasie niż na oczywiście serwerach europejskich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie wiem, jak będzie ze stabilnością tego serwera, bo z tego co wiem, to serwery kontynentalne mają wyjść po to, żeby właśnie no, gracze z innych kontynentów mieli lepsze połączenie z serwerami, mieli mniej lagów, no bo po prostu wiadomo, no amerykański serwer dla Amerykanów, więc gracze z Europy mogą mieć, nie wiem, wyższy ping, chociaż w grze przeglądarkowej to chyba nie jest jakieś znaczące, w każdym razie no właśnie wyższy ping, może ten serwer być dla nas mniej stabilny, no jeżeli będą lagi, jeżeli będzie ciężko Europejczykom grać, no to ja raczej sobie odpuszczę, o to też muszę zapytać. Natomiast no teraz akurat niestety osoba, o której bym się dowiedział tego wszystkiego, jest na urlopie i będę to wszystko wiedział dopiero w poniedziałek. No więc mówię, reset najprawdopodobniej o 6 rano u nas, tam wtedy będzie północ na tym serwerze. Kolejna sprawa to stabilność tego serwera, no i kolejna sprawa to jak to wygląda ze mną jako content creatorem, no bo jak pewnie wiecie, jest to już informacja publiczna, ja jako content creator mam tam pewne jakieś powiedzmy przywileje, o czym nagrywałem, o czym zresztą sami twórcy poinformowali jakiś czas temu, jak to wygląda z nami, z twórcami treści, więc się zastanawiam, czy po prostu na takim amerykańskim świecie ja jako neutral, jako content creator będę powiedzmy mógł wystartować, znaczy móc to będę mógł, to na 100%, ale po prostu chodzi mi, jak to będzie wyglądało z tymi przywilejami moimi, że tak powiem. No wiecie o co chodzi, nie będę się już tutaj rozdrabniał, żeby wam robić jakiś fajny content i fajnie sobie tą postać ogrywać. Więc mówię, no serwer amerykański robi większą furorę na ten moment niż ten EU14, nawet wśród Polaków, wśród ogólnie graczy z Europy, bo jest to jedyneczka, jest to nowy kontynent, ludzie chcą tam zacząć, ludzie chcą zacząć sobie na poważnie, zrobić mocną postać. Ciekawy eksperyment i sam nawet bym w to poszedł, tylko właśnie jest kilka niewiadomych, o których się dowiem dopiero w przyszłym tygodniu i pewnie w przyszłym tygodniu wam już dam znać, jak to będzie ze mną, czy na 100% będę tam grał, no i ogólnie jak to będzie wyglądać z mojej strony, nie? Jeżeli chodzi o kwestię gildii, to od razu mówię, że gildii nie tworzę, bo nie mam na to czasu, nie chcę się podejmować i robić tego na pół gwizdka. Natomiast jeżeli jest jakaś polska gildia, która tworzy tam, taka mocniejsza, no grzybiarzy chociaż, takich powiedzmy, no minimum ten najdroższy pakiet na start, jeżeli są takie osoby, tworzą polską gildię na tym amerykańskim, to ja chętnie dołączę, więc prosiłbym się do mnie odezwać, czy to na Discordzie, najlepiej na Discordzie, i po prostu napisać, ja chętnie dołączę, no bo mimo, że serwer amerykański, to ja bym chciał po prostu sobie z Polakami zacząć, a wiem, że mówię, hype na ten serwer jest duży, dużo osób startuje, więc i pewnie jakieś polskie grzybiące gildie sobie tam będą zaczynać, tak mi się przynajmniej wydaje, także mówię, ja żadnej gildii nie mam, proszę się odzywać, chętnie bym sobie tam na tym amerykańskim świecie pograł. No i co? I chyba tyle z takich informacji. Więc mówię, wracamy do tego, co było kiedyś parę lat temu, że dwa serwery wychodzą jednocześnie. Pamiętam, jak chyba wychodził serwer 35 polski i jednocześnie wychodził międzynarodowy 27. Te serwery wychodziły jednego dnia o tej samej godzinie.
Więc no, wracamy do korzeni, można by powiedzieć. I ciekaw jestem, jak to wyjdzie w praktyce, jak to wyjdzie w praniu i jak to będzie funkcjonować. Natomiast mówię, jeżeli nie zacząłbym grać na tym amerykańskim jednak z jakichś tam powodów, to wam oczywiście wszystko powiem jeszcze w przyszłym tygodniu, no to na EU14 pogram sobie ewentualnie chwilę, może pierwszy weekend, może pierwszy tydzień, for fun, raczej znowu stricte na streamach, bo nie chcę tutaj się rozdrabniać na wiele postaci, żeby z pełną energią ruszyć na EU15, z którego już będą daily odcinki, daily streamy i po prostu będziemy tworzyć fajny content i będziemy sobie grać na poważnie na tym EU15. O tym pamiętajcie. No i oczywiście można stworzyć nową postać na obu światach od piątku 2 sierpnia, tak jak mówię, raczej od godziny 10, czyli od jutra. Nie tylko otrzymasz swoją upragnioną nazwę wcześniej, ale także 25 grzybów, jeśli połączysz swoją postać z kontem Shakes and Fidget przed uruchomieniem świata. No, więc tutaj można powiedzieć, że taki klasyczek. Niespodzianka na EU14 raczej ode mnie będzie, raczej na pewno, więc tutaj polecam wam sprawdzić sobie kanał w piątek o godzinie 16, za tydzień oczywiście, więc niespodzianka, mówię, na EU14 raczej będzie, na AM1 no raczej nie, no bo twórcą nie jestem amerykańskim, tylko jestem europejskim, ale to zobaczymy, a może by zadziałało. No muszę dopytać o to wszystko, jest jeszcze wiele niewiadomych, ale o tym wszystkim, jak już się dowiem, to na pewno wam będę mówił i będę was informował. Tak czy inaczej, póki co mam w planach naprawdę na poważnie zacząć na serwerze pierwszym amerykańskim. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać, ile będzie faktycznie Amerykanów na tym serwerze, a ile będzie graczy europejskich, bo na ten moment, tak jak wspomniałem, widzę, że głównie tutaj Ameryka, przepraszam, głównie Europa. Głównie Europa się szykuje na ten serwer amerykański, na podboje tego serwera, na o Ameryce nie słychać. Może jest jakiś marketing na Amerykę puszczony, o którym nie wiemy, co już też wspomniałem, ale no, póki co, jeżeli chodzi o serwer amerykański, no to wygląda na to, że będzie on przejęty przez graczy europejskich. No ale oczywiście, mi się wydaje, że nie jest to nic złego. Wydaje mi się, że no, nikt nikomu nie zabroni grać tam, gdzie chce i na jakim serwerze chce, nie? No chyba, że faktycznie, mówię, ten serwer będzie stricte pod Amerykę, będzie postawiony jakoś tam w innym miejscu, na jakichś innych ustawieniach i po prostu gracze europejscy będą tam mieli duże lagi, no to wtedy faktycznie raczej szybko zrezygnują z gry, no bo będzie to męczące. Ale to jeszcze wszystkiego się dowiem i już takie oficjalne info wam puszczę w przyszłym tygodniu. Tak czy inaczej, co musicie wiedzieć? Jutro o godzinie 10 startuje prerejestracja na serwer pierwszy amerykański i EU14. Można już tworzyć postacie, można kupować grzyby z kodem neutral, oczywiście polecam wysyłać mi screeny, jak używacie mojego kodu twórcy, nawet jak kupujecie sam pakiet startowy, może tylko pakiet startowy, potem twierdzy, a może się skusicie na jakieś większe ilości grzybów. Do wszystkiego możecie używać kodu twórcy neutral i wysyłać do mnie. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję, za wsparcie. No i za tydzień o 16 oba te serwery startują, więc zwróćcie uwagę, że tutaj czas startu serwera mimo wszystko jest taki sam jak normalnie, czyli godzina 16, a nie jest tak, że na przykład amerykański świat startuje o 10, no bo tam jest 6 godzin do tyłu, nie? Więc no, w sensie o 10 dla nas, dla naszego czasu. Także no tutaj start robią akurat według czasu europejskiego i jest to godzina 16. Tyle, to wam chciałem powiedzieć, mam naprawdę ochotę zacząć grać na tym serwerze, mam ochotę sobie tam poklikać na tryhardzie, Jezu, coś się dzisiaj nie mogę wysłowić, sorry, na tryhardzie, porobić wam content, porobić odcinki, zacząć sobie jakąś nową klasą postaci, no mam ochotę, mam po prostu na to ochotę, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po mojej myśli, to faktycznie zaczniemy na tym amerykańskim. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, piszcie w komentarzu oczywiście, na którym serwerze będziecie startować, o ile w ogóle będziecie i jaką klasą postaci i jaki styl gry, grzybki, free to play, eko, jak tam uważacie. Kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i tyle. Tyle ode mnie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!